Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. On jest tym, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi. Jan zaświadczył również: ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica i pozostał na nim. Ja wprawdzie go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał chrzcić wodą, zapowiedział mi: gdy zobaczysz, że na kogoś zstępuje duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie chrzcił Duchem Świętym. I zobaczyłem to, więc poświadczam: on jest Synem Bożym. Głównym tematem czytań dzisiejszej Ewangelii, wszystkich czytań, jest powołanie. W psalmie zaśpiewamy: przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. I nie inaczej jest w wypadku Ewangelii. I tutaj, słuchając Jana, bo w sumie Jan Chrzciciel jest dzisiaj głównym narratorem, widzę takie dwie płaszczyzny, na które można by wspólnie nazwać relacją z Panem Bogiem, może nawet więzią z Panem Bogiem, to może lepsze słowo. Z jednej strony ta więź, która, można powiedzieć, taka zewnętrzna, czyli to, co widzę, co mogę zobaczyć, jak relacja z Panem Bogiem w życiu drugiego człowieka, powiedzmy, że pracuje, takie robocze słowo. A druga rzecz, taka bardziej wewnętrzna, czyli ta najbardziej osobista przestrzeń spotkania. Jan Chrzciciel mówi, że został posłany przez Pana Boga po to, aby chrzcić. Po prostu, zresztą tam też się wziął ten przydomek. I wśród tych wielu, nie wiem ilu, ale na pewno licznych osób, które ochrzcił, będzie jeden człowiek, przez wielkie C, jeden człowiek, dla którego to wszystko się jakby odbywa. I przekładając to na nasze dzisiejsze życie, tak sobie myślę, że no też mnie Pan Bóg powołał, każdego z nas powołał do konkretnego stylu życia, czy to małżeńskiego, rodzinnego, czy poświęconego Panu Bogu. I na bazie tego jakby głównego powołania też powołujemy do konkretnej pracy, konkretnej posługi. I nieraz może się wydawać, że to życie jest takie szare, że w kółko jest to samo, że robi się monotonnie. Ale Pan Bóg, powołując mnie do tego konkretnego zadania, do tego konkretnego miejsca na świecie, mówi, że właśnie w tym miejscu, w tej twojej szarości i monotonii, pojawi się jeden, może więcej, ale pojawi się jakiś blask spotkania z Panem Bogiem. I no też patrząc tak zwyczajnie po ludzku, może nawet bez wiary, no jeżeli wszystko by było błyszczące i świecące, no to jakby nie różniłoby się to od siebie w ogóle. A na bazie tej szarości, tej monotonii, tej zwykłości, zwyczajności może bardziej, moment spotkania staje się takim wielkim wow, taką petardą. Czymś, do czego można wracać i coś, co mogę zapamiętać i coś, co też jest widoczne dla ludzi obok mnie. Być może to będzie punkt zapalny ich spojrzenia: ojej, jest Pan Bóg, Pan Bóg działa, Pan Bóg w jakiś sposób jest obecny w życiu człowieka tutaj na ziemi. Natomiast z tego bardzo blisko już jest do tej drugiej, powiedzmy, części, o której wspominałam, czyli do tego spotkania takiego wewnętrznego, spotkania bardzo osobistego, spotkania z Panem Bogiem w takim miejscu w człowieku, ośmielę się twierdzić, że miejscu, które jest nie tylko wśród osób wierzących, ale że także osoby, które Pana Boga nie znają albo odrzucają, też myślę, że mają w sobie taką przestrzeń, gdzie Pan Bóg czeka. Pan Bóg przychodzi na to spotkanie. Oby się tego człowieka na to spotkanie doczekał. Bywa tak, że Pan Bóg czeka wiele, wiele, wiele czasu. I w tym miejscu dzieją się rzeczy najbardziej osobiste, najbardziej intymne, takie, które nawet gdybym chciała o nich opowiedzieć komuś bliskiemu, komuś zaufanemu, często po prostu jest to niemożliwe, bo ludzki język jest zbyt ubogi. To są rzeczy, które są przeznaczone tylko dla mnie, które Pan Bóg, w których chcę, żebyśmy byli tylko we dwoje, On i ja. Ale z drugiej strony to spotkanie nie jest zarezerwowane, jakby skutki tego spotkania. Nie może być tak, że ja to zostawię tylko dla siebie, że gdzieś tam spotkałam się z Panem Bogiem, coś konkretnego się zadziało i teraz fajnie chowam to do szuflady. Nie, to musi iść dalej właśnie w tą część, o której mówiłam wcześniej, w konkretne czyny, w konkretne moje postawy życiowe. I dopiero jakby to jedno i drugie spotkanie powoduje, że mogę sobie mówić: człowiek Boży, albo że ktoś o mnie patrząc powie: to jest człowiek prawdziwie Boży. I jakby kończąc, Jan mówi, że zobaczył to wszystko, czyli zobaczył
że pośród tych ludzi, których chrzci, pojawia się jeden, na którego zstępuje i pozostanie na nim Duch Święty. Zobaczył to, więc świadczy, bo jeżeli widzicie cuda, to nie można nic nie świadczyć. A świadectwo brzmi, on jest Synem Bożym. I oby te nasze spotkania z Panem Bogiem skutkowały tym, że ja będę mieć głębokie, takie bardzo wewnętrzne, bardzo osobiste, bardzo ciepłe też poczucie, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem Jego umiłowaną córką, umiłowanym synem. I niech to poczucie niesie nas przez życie, niech nam to poczucie pomaga przezwyciężać wszelkie trudności, jakby poruszyć się w tej szarości, do tego, abyśmy z czasem kiedyś w momencie wybranym przez Pana mogli do tego blasku świętości dojść.